długość wynosiła około 450 km, a budowa pochłonęła prawie 3 miliardy franków. Składała się z 600 głównych obiektów bojowych. Ogółem zaś wybudowano 5800 wszystkich fortyfikacji i umocnień. A mowa tu o linii Maginota, francuskim systemie fortyfikacji, budowanych w latach 1929-1934, umacnianych do 1940 roku, położonych na granicy z Niemcami i Luksemburgiem. Jak przed chwilą słyszeliście we wstępie tego filmu, na linii Maginota wybudowano ponad 5800 wszystkich fortyfikacji i umocnień. Ja nie jestem w stanie odwiedzić ich wszystkich. Odwiedzę oczywiście największe z nich. Zwiedzanie jednego z większych obiektów zajmuje od kilku do kilkunastu godzin, więc filmy nie mogą powstać od dechy do dechy takiej przysłowiowej, no bo nie starczyłoby czasu. Ja zwiedzę na pewno kilka z tych dużych obiektów. Nagram dla Was najciekawsze z nich, te rzeczy, które wydają się moimi oczami najciekawsze, zmontuję to w całość i zobaczymy, jak to wyjdzie. Taką ciekawostką, gdzie teraz się znajduje? Znajduje się przy wejściu amunicyjnym do fortyfikacji. Za moim plecami znajduje się winda, a na podłodze tory ze zwrotnicą. To właśnie w taki sposób dostarczano na dół amunicję w specjalnych boksach. Tutaj widzimy resztki wózka, którym ta amunicja zostawała dostarczana w dalsze części. Tu mamy całkiem inny typ wózka. W tym obiekcie akurat mamy windę, ale są takie obiekty tutaj niedaleko, gdzie jeździła taka, powiedzmy, wózkowa kolejka górska. Co jakiś czas ten obiekt był dzielony na różne części. Część koszarową, część bojową. I tu właśnie widzimy pierwszą taką śluzę. Tu jest też wartownia, która strzegła tego wejścia. Co ciekawe, ten tunel jest wykonany w takiej metodzie z jakiegoś kamienia. Te wcześniejsze, które widziałem, były wykonane w metodzie takiego litego, lanego betonu. A to, co widzicie tutaj po lewej stronie, to są takie tory, na których leżały kable. Zobaczcie, jakie one są duże. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wielkie kable tutaj szły, żeby zasilić ten obiekt. Podążając tymi korytarzami tej fortyfikacji i zerkając od czasu do czasu na mapę, widzimy, zobaczcie, to nawet jeszcze Wam tak pokażę. Kto widział filmy z MRU, widzicie? Tutaj nawet są tory i zwrotnice kolejowe, ale wracając do tematu, patrząc na mapę, to ten prawy chodnik prawdopodobnie zaprowadzi nas do jakiegoś typu magazynów. Co ciekawe, przy tych magazynach są perony kolejowe. Zobaczcie, dojeżdżają tory. Wchodzę właśnie na peron. Tutaj możemy nawet zobaczyć, że są bocznice kolejowe, które za chwilę zobaczycie. Tak, widzimy, że te tory i napisy, czyli numery magazynów, tutaj te pociągi wycofywały. Teraz bardzo pomocne przy rozładunku były takie suwnice, jak tutaj widzicie. I podążając takimi suwnicami, dojdziemy do magazynu. Jeżeli wiemy, czego szukamy i jak to wyglądało, jest nam dużo łatwiej. Widzicie? Patrzę na sufit, idę tą szyną i dochodzę do ogromnego magazynu.
Tutaj widzimy jeden z takich wózków, zachował się do dzisiejszych czasów. Podejrzewam, że jeszcze jeździ. Jeżeli przejdziemy ten magazyn jakby na wylot, kolokwialnie mówiąc, to zobaczymy, że z drugiej strony mamy identyczną sytuację. Też mamy peron, czyli takie lustrzane odbicie. Tutaj widzimy, jak duża różnorodność w kształcie i w przekroju chodników, nie? Teraz idziemy takim łącznikiem o szerokości może metra i wysokości 1,70 m, bo idę skulony. I dojdziemy do takich zbiorników. Tą drogą. Znajdujemy się w części technicznej i niewiarygodne jest to, że tu zachowały się agregaty, można powiedzieć prawie w całości. Widzę, że taki silnik dieslowski jest. Być może te zbiorniki, które tam były, to były zbiorniki na paliwo. Mamy kolejny agregat. To są takie smaczki, które tutaj się zachowały. No niestety prądnicę czy generator rozwalono. Przejdziemy tym łącznikiem, bo widzę, że są następne. Zobaczcie, w jakim to wszystko jest stanie. Czasem lubię skręcić takie boczne, małe tunele. Na ścianie widzę bardzo dużo uchwytów do kabli. Ale na końcu tego tunelu jest pęk wystających kabli. I moja hipoteza jest taka, że to właśnie z tego miejsca szło główne zasilanie do obiektu z elektrowni naziemnej. Widzieliśmy przed chwilą już agregatorownię. Na wypadek braku dostawy takiego prądu, więc całkiem to jest możliwe. Tunel wygląda tak. Prawdopodobnie jakaś transformatorownia, pełno szaf elektrycznych. Ostał się nawet licznik. No nie za dużo tu prądu nabili. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj na pewno są rozebrane transformatory. A tam widzimy jakąś kratę, za którą za chwilę zapewne przejdę. Weszliśmy do jednego z wielu pomieszczeń filtro-wentylatorowni, ale co jest ciekawe, tutaj leżą dwa filtry, które czekają na zamontowanie, ale nie to rzuciło mi się w oczy. Rzucił mi się ten napis 1940-1936. To już tak podkreśla to, gdzie jesteśmy. Te daty już tak nam jakby uwidaczniają to. Wydaje mi się, że 1936 to rok produkcji, a 1940 to data ważności. Mogę się mylić, ale być może tak jest. Znajdujemy się w korytarzu koszar. Po czym to wnioskuję? No ja już tutaj zobaczyłem,
że tutaj są pomieszczenia kuchni. Tu mamy jakiś bojler i pierwsze zlewy. Mamy tutaj stoły, przy których można było, nie wiem, czy przygotować, czy zjeść posiłek. Ja już zaglądałem tam przez pewne okienko. To mi wygląda na pomieszczenia chłodni. Najzwyczajniej. Takie ogromne lodówki. Już widziałem takie. No, nie mylę się, bo zobaczcie. Tutaj nawet wiszą haki na mięso. Więc to jest prawdopodobieństwo duże. Jeszcze jakieś bemary. No i kuchnia. Okienko do wydawania chyba posiłków. Zobaczcie, w jakim stanie tu znajdują się kotły do gotowania posiłków. Piekarnik oraz coś na kawę lub herbatę. Próbuję zakręcić tą korbką. Powiem wam, że to działa, nie? Jeszcze kręcąc tym, można nalać sobie gorącego napitku. Tak wygląda to jeszcze z tej perspektywy. To mi wygląda na pomieszczenie do spania. Mogły być tutaj łóżka piętrowe. Te deski chroniły przed stykiem ze ścianą. Jest tutaj kaloryfer. Tutaj natrafiłem na taką perełkę. Zobaczcie, pojedyncze pomieszczenie z łóżkiem, grzejnikiem i malunkami na ścianie. Nie wiem, czy to widać, ale są ozdoby. Jesteśmy w części mieszkalnej. Najlepszym dowodem jest toaleta. Zobaczcie. Mamy takie bardzo stare betonowe koryta. U góry była rura z kranem. No. Takie obiekty, takie pomieszczenia też musiały być. No nie wygląda to za miło, no ale na tak zwanego małysza. Małe kabiny. Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Czerwony krzyżyk i jakiś napis. No, że nie znam francuskiego, nie przetłumaczę. Ale mogłoby to świadczyć, że to jakieś pomieszczenia medyczne, jakaś izba przyjęć. No zaraz to spróbujemy zweryfikować. W sumie kafle są, jakaś umywalka jest, ogrzewanie jest. Dzieli nas tutaj znów główny korytarz z jakąś kratą. Zaraz sobie tam pójdę. Aha, nie doświetliłem. A tutaj widzimy drugi system, drugie wejście amunicyjne do następnej fortyfikacji. Tam widzieliśmy windę, a tutaj widzimy pochylnię. Po tej pochylni na linię wjeżdżał wózek z takim boksem wypełnionym amunicją, który zobaczycie w dalszej części filmu. Jesteśmy na dole tej pochylni, po lewej stronie widzimy schody. Tymi szynami zjeżdżały oto takie wózki. I tutaj widzimy tą taką skrzynię amunicyjną, byśmy ją nazwali. Stalowy wózek i boksy. One zamykane są na takie kraty. Tam dalej będzie magazyn amunicji, który wam zresztą pokażę.
Możecie się przekonać. Te wózki cały czas jeżdżą. Fortyfikacje były podzielone, powiedzmy, na strefę. Strefę mieszkalną, strefę magazynową, ale i także na strefę bojową. Że zbliżamy się do strefy bojowej, o tym mogą świadczyć te panterne drzwi o grubości około 35 cm, nie wiem, wysokości może 4. Za chwilę po przekroczeniu tych drzwi wejdziemy w teren strefy bojowej, gdzie znajdują się, jak dla mnie, najciekawsze rzeczy, takie jak wysuwane gumy czy granatniki, które zachowały się w idealnym stanie do dzisiejszych czasów. Podążając tą główną drogą, która łączy pod ziemią te wszystkie ze sobą części bojowe, natrafiłem na taką bardzo fajną ciekawostkę, czyli taką mijankę pociągową. Tutaj mamy ławki. Możemy powiedzieć, że to jest swego rodzaju podziemny dworzec. Po tej mijance tunel ciągnie się dalej na wprost i tam tylko prowadzi jeden tor. Czyli tutaj mijały się pociągi jadące naprzeciwka. Po naszej prawej stronie widzimy magazyn uzbrojenia, amunicji. W takich boksach, w takich skrzynkach dostarczano tutaj wagonikami pociski. Tu widzimy pierwszy typ, to jest, ma takie łuki, tak, takie lejki, a drugi typ to takie rury, w które były wkładane pociski. Te skrzynki były zamykane na takie kraty, czyli to było zamknięte na czas transportu. Na suficie mamy system suwnic, które dostarczały te boksy z amunicją do windy. Tu widzimy kolejny taki boks. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj do drugiego magazynu. Tak, tu widzimy kolejny magazyn. I szyny, suwnice doprowadzą nas prawdopodobnie do windy. U góry chyba prawdopodobnie jest łapacz łusek. Okay. No i mamy naszą windę, którą była dostarczana amunicja na górę. A tutaj widzimy cały mechanizm tej windy. Dodam tylko, że u góry znajduje się wysuwana kopuła z działem 75 mm. Dotarłem prawie na samą górę tej najciekawszej części bojowej, gdzie znajduje się wysuwana kopuła, o której zaraz coś powiemy. Zobaczcie, na tym poziomie znajdują się jeszcze filtry, które widzieliśmy już wcześniej, z datami produkcji. Tutaj mamy nawet 1935.
To jest podstawa tego mechanizmu, który najbardziej mnie interesuje tutaj, czyli wysuwania tej kopuły. Kopuła metalowa była schowana w ziemi. Na czas ataku wysuwała się do góry za pomocą bardzo prostego mechanizmu, ale prosty nie oznacza mały, nie? To jest bardzo ogromny mechanizm. Była taka dźwignia, takie ramię. Tam był nacisk i na zasadzie, powiedzmy, huśtawki dla dzieci. Podnosiło się do góry, co wysuwało kopułę. Zaraz wejdziemy na piętro wyżej i zobaczymy, jak ta górna część tego mechanizmu wygląda. To jest moje. Zobaczcie, ten dom wszystko zaraz pozostaje. Ok? Let it hang. Ten bunkier był wyposażony też dwa karabiny GFM, czyli to najpopularniejsze karabiny maszynowe automatyczne na linii Maginota. Oprócz tego były dwa peryskopy. Tu widzimy właśnie jedną z takich kopuł, która posiadała ten karabin i peryskop. Oprócz karabinów maszynowych, bunkier posiadał też granatnik. Mimo pozbawienia cech bojowych, zobaczcie, że zachował się w idealnym stanie do dzisiejszych czasów. Mogę pokręcić się w łańcuchu i obrócić tą platformę. To jest naprawdę fascynujące i niewiarygodne. Tu widzimy dolną część tego sypu na łuski, tędy łuska leciała tym tunelem. Wpadała do tego ślimaka, który już widzieliście trochę wcześniej. Nie wiem, czy to widać. No nie widać, ale tam jest taki ślimak i tym ślimakiem spadało na dół do takiej klapy, w której odbierano łuski. Tą klapę, którą tu widzimy, to jest automatyczna klapa do zsypu łusek, które spadały tutaj z góry po wystrzeleniu. Podstawiano tutaj potem jakiś pojemnik, wózek. Takie wózki mijałem na swojej drodze, tak zwane koliby, przypominają wózki kopalniane. I tak pozbywano się właśnie tych łusek z góry. Linia Maginota to nie tylko podziemny system fortyfikacyjny, występowały też systemy naziemne. W jednym z takich się znajduje. Jest to taki bunkier koszarowy. Zobaczcie, tu mamy bardzo fajne rozwiązanie grzania, czyli powiedzmy podłogowe. System ciepłego powietrza rozprowadzany po pomieszczeniach. W tym bunkrze znajduje się kuchnia.
agregatorownia, czyli miał własne zasilanie i dwie kopuły z peryskopem, o tak bym powiedział. Nasza przygoda po systemie francuskich fortyfikacji dobiega końca. Próbowałem wam pokazać najciekawsze elementy. Nie udało się pokazać wszystkiego, bo jest to niemożliwe, ale z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować Maćkowi, który bardzo mi pomógł w realizacji tego odcinka. Maciek prowadzi swój kanał na YouTube pod tytułem Kanapowcy, czego nie dograłem ja. Możecie zobaczyć też na jego kanale, bo również kręci materiały z takich miejsc. Więc serdecznie zapraszam do oglądania i do subskrypcji. Cześć! Cześć!